Siemaneczko wszystkim. Jest niedziela, 8 rano. Tak, już widzę, siedzą. Zaraz zgonimy to, zobaczymy, jak to będzie po miesiącu latało. Zobaczymy, co te świeże pokażą. Dobra, zgonię to. Zaraz. I zobaczymy. Puścił sieńko. Tu tak samo. Tutaj zostały chyba tylko trzy, ale to tam sroka i bociany, to tam no nie będzie latało to. O, tam już się bestie wyrwały jakieś. Pasiak jeszcze siedzi. Nie, tam już chodzą. Dobra. To jest ten najpóźniejszy Berlin, nie będę go tam gonił. A tamte tam są. Jak po miesiącu. Nie jest źle. Pogody dzisiaj mają ładną. Wczoraj też było ładnie do godziny 9:30. Później jak nasza mgła, to do wieczora. A co one takie porozwalane. Coś nie mogą się capnąć. Czyżby gdzieś Kuba był? Ale nie, jastrząbka nie widać. No ja muszą się zgrać. Nie latały tyle czasu. Co to się dziwić? No i tak nie jest źle. Dosyć ładnie chodzą. Oczywiście do wora, do jeziora, panowie, to nie chodzi o to, żeby gołębie pozabijać, czy cokolwiek z nimi zrobić. Logiczne, że to żart. Słusznie kolega jakiś zauważył, pozdrawiam cię, że żart, to się tylko tak mówi. Ale chodzą. Sto dziewięćdziesiąt cztery chyba. Tu jest cztery. Tak, 194 jest w górze. Widzę, że te świeżaki też dają radę. A tam widzę jasnego. Tu jest ta masłowa. Tak jest. No i śmigają całkiem. Tu jest kilka jeszcze trochę niżej. No ale może się złapią. Zobaczymy. No tamte tam są. Nie jest źle. Ale jeszcze pocztowe widzę, osobno chodzą. Jak są zdrowe, to będą latały. Mimo to, że siedziały miesiąc ponad. Złapią się, czy nie złapią? Tam jakiś obcy pocztowy chyba jest. Albo mój. Albo niebieski, albo szymel. Nie, chyba... Chyba szymel. Nie, no jest jakiś szymel. Ale się rozwalają. Tam idą te świeżaki. O. Kocioł jest jeszcze. Kilka dni się nauczą.
jaj. Porozwalany. No, wenda się przewróciła. Coś tam latają. Dobrze jest. Także panie Bolesławie, szykuj się. Zrobimy lot. Zobaczymy, jakby dolatać. Jak tu latają, to i w locie będą latać. Jeszcze muszę zrobić tą selekcję, tak jak mówiłem, ale to na spokojnie. Przebiorę gołąbki. Coś tam będzie do wydania. Tamte ładnie wysoko chodzą. Nie wiem, co tam chodzi. Murzyn i coś jeszcze. Kolega Bogdan pisał, że bez sensu było je wywozić na miesiąc. Panie Bogdanie, to nie tak, jak pan myślisz. Bez sensu byłoby je zostawić na miesiąc na pastwę losu. Kiedy się nie miało czasu nawet żeby je nakarmić. To byłoby bez sensu, żeby siedziały głodne. A kto wam pozwolił usiąść? Cwaniaki. Nie ma siadania, jest latanie. Co to ma być? 5 minut? Za mało. Za mało. Ja postawimy tutaj bata. O. I niech se stoi. Także to by było bez sensu, gdyby się na miesiąc miały być na pastwie losu, to już by połowy nie było. Jastrząbek by wytłukł. Po drugie, kto by je karmił? Jak mi wiecznie nie było. A tak, miały dobrą opiekę, zdrowe, jest zarąbiście. Dawać, dawać, dawać. O, maluchy też powychodziły. Na wylernie. Siedzą. Motylki też sobie siedzą. Jest gitarka. Widzę tamte świeże chodzą jeszcze. Ale ten jeden murzyn coś mi nie pasuje. Jakoś tak dziwnie bokiem lata i wysoko. Dobra, damy pauzę na chwilę. Tamten jaśniak widzę chodzi. Tu ten perłowy. A gdzie jest? Gdzie te pasiaki? Może już wypieprzyły. A nie widzę ich tu w locie. Zresztą za dużo ich tu jest, żeby się skapować. No nie widzę tych posiatek. Może i wypieprzyły. Siądą, to będzie widać. Tak to ciężko. O, już się podnoszą.
chwilę w górę. Oj, elegancko. Jest elegancko. Ta. Próbuję usiąść. Perłowa. Ale gdzie te pasiaki? Gdzie te pasiaki są? Dam coś u góry. Daj, ja to może. No bez jaj, tych pasiaków to nie widzę. Może i uciekły. Dobra, jak siądną, to będę widział, bo tak to co? W tych gołębiach ciężko je znaleźć. Dobra, damy pauzę, tu są te berliny. Widzicie, po miesiącu latają i to całkiem nieźle. Także jak ktoś... Przewierkę zrobimy i będą gołębie do wydania. Jak ktoś je weźmie, na pewno nie będzie na nie narzekał. Widzicie, bat stoi, same latają. Dobra, 11 minut. Chodzą. Tamte jak dają. Dwa. Ale Kubusia nie ma. O dziwo, kurwa. Nie ma trenera. Choć nie ma co wywoływać wilka z lasu. Jego nie ma, za chwilę może już prać. Ale coś... Sąsiad już widzę, gołębie pocztowe swoje zamknął. One już nie latają. Już spory czas. Ze 2-3 tygodnie na pewno. Ale on co robi, tak robi i dopiero na wiosnę je wypuszcza. Aż mnie ręka boli. Bo tam jeden murzyn daje u góry. Ale on tak cały czas gdzieś bokiem, bokiem. Chyba, że to jakiś obcy, nie wiem. Zobaczymy. Bo tam jest. Gdzie on jest? O, tam jest. O, tu. Na przybliżeniu, bez przybliżenia go prawie nie widać. Co jest? Dawać, dawać, Lenie. Dobra, damy pauzę na chwilę. Chodzą jeszcze. Nieźle. Myślałem, że będzie gorzej. Tu puściutka, nie ma nic. No jest właśnie w nich dziwnego, że one nie chodzą tak jak inne gołębie. U niektórych, że kręcą, tylko błyskają, one chodzą jak pocztowe. Ale mnie to nie przeszkadza, niech se latają jak chcą. To bardziej leniwe widzę. Dobra, starczy im. Na pierwszy raz im starczy. O, porozwalały się na trzy już grupy. Jedna, druga, trzecia.
Fajnie to wygląda, jak się przecinają. Chodzą. Panowie i panie. Jest dobrze. Jakby nie chciały chodzić, to znaczy, że coś byłoby z nimi nie tak. Ale skoro lachtają, no czyli jest ok. No zresztą kał jest ładny. Nie jest wodnisty, tylko zwięzły. To co tutaj więcej szukać u nich? Jak się pilnuje i dba, to tak jest. Koleżka bardzo dobrze się nimi opiekował. Widzę tutaj w tym stadzie, widzę jednego pasiatego. A gdzie drugi? Cholera wie. Nie no, jest zarąbiście. Dobra, ściągam flagę. Dam im trochę odpocząć. Słońce świeci. Pogoda się zapowiada ładnie. Mówię, wczoraj też było ładnie, ale do godziny 9. Max może w pół do 10, później jak naszła mgła do wieczora, nic nie było widać. Mleko. A dzisiaj jest ok. Bata powiesić. No. Jeszcze poprawimy. I gitarka. Gdzie te koczki? Tutaj. Tam parę, tu parę. Jeszcze latają. Pasiata jest jedna. Widzę. Perłowe jest jedno, drugie. Pasiata jest jedno, jasne tam jest też. Jedno i drugie jasne jest. Tu z tej strony. O, idą. A. Się wystraszyły? Spokojnie. Gdzie jest pasiata? O, tu jest. Jedna. A, tam jest drugie. U góry. A, no to czyli się oblatały. Oblatały się, wytrzymały z gołębiami, to nie jest źle. Ja. Się. Bardzo dobrze. Macie się bać. No, pasiata leniwa. No co, troszkę polatały to. Dobra, później coś dogramy. No schodzi, schodzi, dawać. Starczy latania. 20 minut. Nie
Jest gitara, to jeszcze latają. Coś im się... Ale tego szemla pocztowego nie ma. Może gdzieś... Leciał się, dociął do gołębi i sobie poszedł dalej. No dawać, 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 dawać. To jeszcze by dolatać. Trzeba maluchom przynieść jeść. W swoich śmieciach to i siedzą. No. Pasiate są. Jasne, są, perłowe też są. Dobrze jest. Świeże oblatane. Trochę posiedziały też. Dobra. Tak to wygląda. Już nic nie lata, nic nie lata. Tak to wygląda, panowie i panie. Gołąbki są oblatane. Jest zarąbiście. Także pozdrawiam wszystkich oglądających, lajkujących, komentujących i subskrybujących. Także pozdrawiam was serdecznie. Do następnych filmów.